Witam Was serdecznie, z tej strony Marcin Jasiński. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak przygotować się do Waszych sesji zdjęciowych, czyli 10 porad, jak uniknąć najczęstszych błędów. Omówię tutaj sytuacje, które będą poza studiem, czyli tak naprawdę w plenerze, ponieważ jeżeli chodzi o studio, nagram zupełnie osobny odcinek. Mam już trochę sesji na koncie, popełniałem naprawdę różne błędy, tak jak i wielu z Was pewnie popełniało albo popełni też. Dlatego w tym odcinku postaram się Wam pokazać, co możecie zrobić, jak możecie uniknąć tych błędów, no żeby po prostu unikać ich, bo często są to naprawdę głupoty, takie, które potrafią nam zniszczyć sesję i naprawdę dużo napsuć nam nerwów. Zaczynajmy zatem. Numer 1. Przygotujcie swój sprzęt. Każdy o tym wie, ale niestety bardzo często się zdarza, że zapominamy wszystkiego spakować. Pamiętajmy o bateriach, kartach, filtrach, niech karty będą wyczyszczone, bo może się okazać tak, że przychodzicie, wkładacie kartę, a tam są zdjęcia z sesji, której nie zgraliście, zapomnieliście zgrać i tak dalej. Wyczyście wszystko, weźcie baterie, naładujcie te baterie, upewnijcie się, że je wzięliście. Tak samo filtry, jeżeli potrzebujecie jakichś filtrów, jeżeli wychodzicie w plener, również je spakujcie. Pomyślcie również o backupie, tak? Czyli jeżeli macie możliwość, weźcie drugi aparat, weźcie dodatkowe karty pamięci, dodatkowe baterie. No to jest niestety, tak naprawdę zależy, jeżeli robicie sesję komercyjną, no to jest powiedzmy wymóg, ale oczywiście nie każdego stać na coś takiego, nie każdego stać na wynajem, więc jeżeli macie taką możliwość, zróbcie to, ponieważ dzieją się naprawdę różne rzeczy, słyszałem o różnych rzeczach, o niesamowitych naprawdę, które się potrafiły dziać, więc aparat się zawsze może zepsuć, karty zawsze mogą paść, mi też akurat padła kiedyś karta, cały dzień miałem wyjęta, akurat to była fotografia produktowa, gdzie mogłem przyjść i zrobić te produkty jeszcze raz, no ale to też było choćby przez to, że miałem jeden slot karty pamięci. Dla tych osób, które mówią, że jeden wystarczy, no ja jestem żywym przykładem, że nie wystarczy, ponieważ cały dzień zdjęć miałem do niczego i musiałem to na nowo robić, a czasami nie ma takiej opcji, tak, jeżeli jesteśmy, nie wiem, na ślubie, chrzcie i tak dalej, tego typu sytuacje, nie możemy tego powtórzyć. Na sesji komercyjnej macie, nie wiem, pełno ludzi, wszystko poukładane, modelki, czas, wynajęte miejsce, idziecie robić i no oczywiście możecie to powtórzyć, ale nie chciałbym być w waszej skórze, naprawdę. Jeszcze jedna rzecz, nie róbcie tego na ostatnią chwilę. Sam się na tym łapałem, że mam w zasadzie wszystko przygotowane, tylko tam popakuję do plecaka, przed sesją i się zawijam. Przychodzę i nagle się okazało, kurczę, gdzieś rzuciłem tamto, zacząłem szukać, biegać, czas już wyjeżdżać, a tutaj w ogóle nie mam jakichś rzeczy popakowanych, no więc naprawdę warto, zróbcie to dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, przygotujcie, naładujcie i będziecie mieć naprawdę święty spokój. Druga rzecz, bardzo ważna, poznajcie dokładnie swój sprzęt. Może to się wydać śmieszne, ale sam się nawet na tym łapałem, że byłem przekonany, że wszystko wiem. Szedłem na sesję i nagle była wtopa. Powiem Wam tak, warto poznać sprzęt. Bardzo dużo dostaję, czy to maili, czy to informacji, czy to piszecie do mnie, że coś nie działa, nie wiedzieć, co się dzieje, dlaczego to jest to, dlaczego tamto, dlaczego się tak dzieje, a co to może być. Większość z tych rzeczy możecie poznać, czytając instrukcje. Nie jest to, nie wiem, aparat to nie jest Mabel z Ikei, chociaż ja osobiście zawsze robię wszystko z instrukcją, bo lubię. Taki akurat jestem. Nie jestem osobą, która wywala instrukcję i wiem lepiej. I tak samo jest z aparatami. Ja potrafiłem jak pamiętam, kupiłem pierwszą lustrzankę, przez półtora tygodnia siedziałem, wertowałem instrukcję, testowałem każdą najmniejszą funkcję. Wtedy nie miałem za bardzo pojęcia o fotografii, o aparatach, co jest do czego i starałem się poznać to, na ile sam mogłem. Oczywiście potem było trzeba się nauczyć tego wszystkiego, dowiedzieć dużo informacji, ale siedziałem i czytałem. Tak samo pojawiło się u mnie Sony.
Nie miałem papierowej instrukcji, jest instrukcja bardzo fajna online i siedziałem i w każdej wolnej chwili siedziałem i ją przeglądałem, nie wiem, siedząc na poczcie, czekając w długiej kolejce, siedziałem i przeglądałem wszystkie funkcje, żeby poznać je, żeby chociaż wiedzieć, do czego służą i w razie czego móc to znaleźć. To jest bardzo ważne, ponieważ często nam się wydaje, dostajemy nowy sprzęt, mamy sesję, mamy 2 dni, dobra, jakoś to będzie. Idziemy na sesję, nagle się okazuje, że czegoś nie wiemy. Powiem Wam przykład. Śmieszna sprawa, kupiłem nawigatora X2, miałem wcześniej nawigatora X, który był bardzo mało intuicyjny w zasadzie. Kupiłem nawigatora X2 i na szybko coś tam poustawiałem, przeglądałem, ok, wszystko, ale to było tak na szybko, a działa, ok, prosta sprawa, pach, pach, pach. Poszedłem na sesję, robiłem w ostrym słońcu, musiałem zejść z czasem, a korzystałem z lampy błyskowej, doświetlałem akurat modelkę i nagle okazało się, że musiałem włączyć tryb HSS i nie wiedziałem, jak włączyć tryb HSS, tak się zestresowałem. Było mi bardzo głupio, ponieważ robił się zachód słońca, robiło się ciemno, były 2 modelki, a ja siedzę i grzebię w ogóle. Oczywiście się okazało, że tam było trzeba przycisnąć 1 przycisk. Jak grzebałem gdzieś w ogóle, szukałem, skończyło się na tym, że musiałem szybko pozmieniać parametry i potem przez przypadek podczas robienia zdjęć jakoś w końcu do tego doszedłem, jak ten tryb HSS włączyć. No i mogłem już spokojnie robić zdjęcia, ale napsuło mi to naprawdę nerwów. Udawałem, że jest wszystko ok, że to muszę zmieniać jakieś parametry, coś tam. No to jest naprawdę głupota, tak? Mogłem wcześniej bardziej dokładnie poznać ten sprzęt i być przygotowanym. Więc poznajcie przed sesją swój sprzęt, bo już nieraz słyszałem o takich sytuacjach, że szliśmy i coś było nie tak. Numerek 3, a mianowicie po zabawie z aparatem, po jego testowaniu, czy też wysłaniu go do, nie wiem, kalibracji, do serwisu, do naprawy. Oni często resetują ustawienia, jeżeli ten aparat do nas przyjdzie i my możemy pójść, też słyszałem takie oczywiście historie, braliśmy aparat, idziemy na sesję i nagle, kurczę, wszystko poprzestawiane. Okazuje się, że my naprawdę sporo rzeczy ustawiliśmy i sporo rzeczy teraz nie pamiętamy, co powinno być ustawione, tak? I zaczynamy robić zdjęcia i możemy często stracić tak naprawdę całą sesję, ponieważ możemy mieć poustawiane rzeczy, których nie chcieliśmy. Zatem, jeżeli pobawiliście się, jeżeli potestowaliście, dostaliście z serwisu, usiądźcie, przeglądnijcie wszystko, trzymacie wszystko ustawione i Wam gwarantuję, że na pewno wszystkich rzeczy na dzień dobry od razu nie pamiętacie, które poustawialiście, więc na sesji nie wszystko zmienicie w taki sposób, jakbyście chcieli. Więc skupcie się, zróbcie to wcześniej i zwróćcie na to uwagę, ponieważ naprawdę po przyjściu z serwisu ten aparat będzie wyczyszczony, będzie reset ustawień i naprawdę sporo rzeczy trzeba poustawiać. No chyba, że ktoś się zupełnie tym nie przejmuje i nic nie zmienia, no to nie będzie miał dużo, ale zwróćcie na to uwagę. Teraz opowiem trochę o modelkach, o sesjach tak naprawdę plenerowych, no ponieważ jakby na tym się chcę skupić w tym filmiku, więc numerek 4. Dogadajmy się dokładnie z modelką, wizażystką przed sesją, czego oczekujemy, jaki ma być zakres zdjęć, ile to ma być czasu, przygotujmy umowę. Jest to bardzo ważne i to też świadczy o naszym profesjonalizmie. Jeżeli będziemy wiedzieli dokładnie, przedstawimy nasze wymagania, co chcemy, czego oczekujemy od modelki, jaki ma być zakres pozowania, gdzie, kiedy, ile to będzie trwało czasu z wizerzystką, jaki ma zrobić makijaż, czy ma być na sesji, czy nie, czy ma być tylko przed sesją ma przygotować, czy jeżeli jedziemy w plener, czy ona ma w plenerze malować, czy przed, to wszystko trzeba ustalić. Numerek 5. Ustalmy dokładnie godzinę i przeanalizujmy naprawdę też porządnie, czy zmieścimy się w tym czasie. Powiem Wam, to wydaje się też niby dość oczywiste, ale ja sam miałem problemy i to nawet przy poważniejszych sesjach, ponieważ często wydaje nam się, że ok, dobrze, 3 godzinki, pach, zrobimy, nie wiem, 15, dobra, wyrobimy się, pach, pach. Trzeba to przeanalizować, ponieważ ja miałem takie sesje, w których musiałem zmieniać lokalizację podczas robienia zdjęć. Mniej więcej wiedziałem, bo to było akurat na przykład w zimę i wiedziałem, że będzie zachód słońca dość wcześnie, ale wszystko może się posypać, ponieważ makijaż może się okazać, że będzie trwał więcej niż nam się wydaje. Ustalcie to z makijażystką i pilnujcie tego. Może się zdarzyć, że nie przeliczyliśmy czasu na dojazdy,
A to jest różnie, czy są korki, czy nie. Nagle utkniecie i robi się problem, a słońce nam zachodzi. Czasami możemy zostać dłużej, ale jeżeli zachodzi nam słońce, nic z tym nie zrobimy. Miałem też taki przypadek, że w zasadzie mniej więcej wiedziałem, o której jedziemy. Miałem przygotowane, że wieczorem będziemy robić zdjęcia. Wtedy tego czasu wydawało mi się, że jest dużo, ale okazało się, że są dodatkowo osoby. To zaraz powiem w następnym punkcie. Zaczęły robić się problemy, troszkę niedogadania. Ja nie przeliczyłem też dokładnie czasu, bo myślałem, że jego jest mnóstwo. I zaczęło nam się wszystko ukracać i tak naprawdę skończyło się na tym, że lał się ze mnie pot, ja byłem cały zdenerwowany, musiałem robić szybko zdjęcia i to nigdy nie wychodzi dobrze. To jest ogromny stres dla mnie, to jest ogromny stres też dla modelek, dla wszystkich i warto mieć ten zapas i naprawdę skupcie się na wszystkich szczegółach, jakie mogą być po drodze, jeżeli chodzi o sesję, jeżeli chodzi o czas, jaki ona zajmie. Zawsze lepiej mieć jakiś tam zapas. Tu właśnie przechodzimy do numerku 6, w którym przy sesjach komercyjnych naprawdę doprecyzujmy, zresztą może i nie tylko komercyjnych, ale przy komercyjnych szczególnie, naprawdę wszystkie szczegóły. Ile ma być modelek? Jakie mają mieć one stylizacje, jaki jest przewidziany czas, gdzie mamy robić te zdjęcie, jakie są wymagania, gdzie ma być ta lokacja. Czasem się może okazać naprawdę, że jedziecie i poprzez niedogadanie szczegółów wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Miałem też przypadek taki, że pojechałem i okazało się, że był przewidziany czas, ile ma wizerzystka malować każdą modelkę. Okazało się, że modelek jest więcej, więc czas się wydłużył, że trzeba jeszcze przymierzyć stylizację. Nie wiadomo, jakie są stylizacje dla kogo. Potem okazało się, że modelka ma ograniczony czas, a ona jeszcze jest malowana i musimy jeszcze dojechać w miejsce, na którym ja zresztą nie byłem, bo to akurat było dość daleko, więc nie mogłem tam wcześniej być. I zaczął się poważny problem. Już czas się nam kurczył, robiły się różnego typu problemy, rzeczy nie były dogadane i wydawało się tak naprawdę, że ze wstępnych rozmów wszystko wiemy, jak będzie wyglądało, ale potem te szczegóły zrobiły naprawdę ogromną różnicę, było dużo stresu. Na sam koniec skończyło się wszystko dobrze, bo zdjęcia wyszły naprawdę fajnie. Warto się skupić na takich rzeczach i mam nadzieję, że będziecie mogli uniknąć takich sytuacji, przygotowując się naprawdę bardzo szczegółowo i bardzo szczegółowo przy sesjach, zwłaszcza takich komercyjnych, dogadywać każdy szczegół postarajcie się dopieścić, żebyście wiedzieli, na czym stoicie i żeby nie było zbędnego stresu. Numerek 7 jest to location scouting, czyli pojedźcie, sprawdźcie teren, światło. To jest bardzo ważna rzecz według mnie. Ja jeżeli nie mogę pojechać, to sprawdzam choćby, nie wiem, przez Google, jak wygląda, albo szukam zdjęć w internecie, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie to się będzie odbywało, jakie mamy miejsca, jakie mamy światło. Również możecie korzystać z aplikacji, które pokazują Wam, z której strony świeci światło. To jest bardzo ważne, jeżeli robicie zdjęcia w planerze, chcecie robić o zachodzie słońca. No, przede wszystkim musicie wiedzieć, z której strony się ustawić. Jeżeli wiecie, z której strony, no to szukacie fajnych kadrów już wcześniej. Więc polecam pojechać w to miejsce, poglądać, zobaczyć, o której jest zachód słońca, sprawdzić, o której jest zachód słońca, o której jest wschód. Też pamiętajcie o tym czasie, żeby być odpowiednio wcześniej, bo ten zachód też jest dość krótki i macie wtedy naprawdę niedużo na fajne światła. Jeżeli chcecie jeszcze zrobić kilka różnych stylizacji, kilka różnych miejsc, to tego czasu jest naprawdę mało. Dlatego polecam location scouting, pojechać, sprawdzić, zobaczyć, jak światło, gdzie światło jest, o której porze i to jest naprawdę fajna sprawa. Numerek 8. Sprawdźcie, czy na pewno modelka spełnia wymagania. Ponieważ często się okazuje, że przychodzi modelka plus 10 kg i mamy problem. Ja miałem problem taki, że przyszła modelka, zupełnie tego nie sprawdziłem, przyszła modelka, która miała tatuaż i dopiero podczas sesji okazało się, że klient nie chce tego tatuaża, że ona nie powinna mieć tego tatuaża. I no to nie było dogadane w zasadzie, ja nawet o tym nie pomyślałem. No, skończyło się na tym, że musiałem retuszować to wszystko, że musiałem
przy retuszu tego tatuaża się pozbywać, ale już tu był problem i ja tego nie sprawdziłem. Tak samo zwróćcie uwagę, ale to akurat przy pracy w studiu opowiem też a propos soczewek, ponieważ soczewki nie zawsze fajnie wyglądają i nie zawsze są zalecane. Według mnie akurat nie, ja nie lubię bardzo, ponieważ oczy się zrobią matowe i tak dalej. Więc zwróćcie uwagę, czy na pewno modelka spełnia wszystkie wymagania co do wzrostu, co do wagi, czy co do wyglądu, czy na pewno waży tyle, co powinna, ponieważ naprawdę czasami może być duże zdziwienie, zwłaszcza jeżeli macie określone stylizacje pod dany rozmiar. I to jest ważne. Skupcie się na tym i sprawdźcie, jeżeli tylko możecie, czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o modelkę. Numerek 9. Robiąc zdjęcia w plenerze z lampą, często korzystamy z modyfikatorów większych. I pamiętajcie, lampa plus duża okta, czy też parasolka może skończyć się źle. Sam się o tym przekonałem. Oczywiście wiedziałem, że trzeba pilnować, miałem sesję sukni ślubnych. Miałem oczywiście osoby, które mi asystowały, które mi pomagały i skończyło się tak, że na chwilę dosłownie musiały odejść, ponieważ dziewczyny poprawiały modelkę i w tym momencie oczywiście zawiał wiatr, lampa poleciała. Na szczęście poleciała tak, że uderzyła jakby modyfikatorem, czyli spadła na modyfikator. Inaczej to by się mogło skończyć kiepsko, bo tam akurat była kostka brukowa i lampa poleciała i już widziałem, jak nie mam lampy, ale okazało się, że poleciała na modyfikator. Troszkę się tam wygięły druty, nie było żadnego problemu, ale od tamtej pory miałem nauczkę i staram się, chociaż to też jest bardzo niewygodne, jeżeli chodzimy w plenerze, to dźwigać to wszystko, nie dość, że sama lampa ze statywem już coś tam waży. Ja akurat lubię mieć dużą lampę, duży modyfikator i w tym przypadku warto czymś większym obciążyć. No, ciężko nosić worek z piaskiem. Ja z reguły, jeżeli jestem sam, teraz staram się wieszać plecak, który mam dość ciężki, bo tam wszystko mam opakowane. Staram się wieszać plecak. Możecie też, jeżeli chcecie, nosić jakiś worek właśnie z piaskiem czy z czymś i obciążać ten statyw i też dobrze go ustawiać w taki sposób nogą do jakby modyfikatora, żeby on się też nie przywrócił tam, gdzie ciąży ten modyfikator. No i to jest dość ważne, ponieważ no, już też nieraz widziałem, jak leciały lampy, jak nie zostały przypilnowane, a naprawdę taka duża okta w plenerze czy parasolka, no to po prostu jak spadochron zwiewa momentalnie i warto na to zwracać uwagę. Najlepiej, żeby ktoś po prostu, jakiś asystent albo ktokolwiek nawet trzymał Wam tą lampę, wtedy nie ma żadnego problemu. I teraz numerek 10, ostatni. Wyśpijcie się, bądźcie wypoczęci, inaczej atmosfera może być naprawdę kiepska i może nic nie wyjść z tych zdjęć. Tak samo niech modelka, niech wizerzystka, niech osoby, które będą też odpowiedzialne za te zdjęcia, na planie zdjęciowym będą wypoczęte, ponieważ samemu mi się zdarzyło, że poszedłem na sesję, byłem wykończony i no, nie byłem sobą, tak? Ta sesja poszła, ale na siłę musiałem udawać, że jestem zadowolony, uśmiechnięty, ha, fajnie, ale czułem, że to jest nie to, mogłoby być zapewne lepiej. I to ma naprawdę wpływ na zdjęcia, ma wpływ na atmosferę między Wami, jeżeli modelka jest zmęczona, zwłaszcza modelka, ponieważ Wy to możecie jeszcze jakoś tam ukryć, ale modelka, no, ona gra emocjami, ona gra twarzą, ona gra ciałem, więc zmęczenie ma bardzo duży wpływ. Nie wiem, podkrążone oczy, zmęczona mina i tak dalej, to ma naprawdę wpływ i no warto, żebyście byli wypoczęci, chociaż łatwo się mówi, często sesje zdjęciowe dają na tyle duże emocje, że właśnie nie możemy spać w nocy, niestety jest to problem, ale myślę, że jeżeli już macie jakieś doświadczenie, modelka jest doświadczona, nie będzie z tym problemu, to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te porady. Co mogę Wam powiedzieć na koniec? No starajcie się przygotowywać po prostu bardzo szczegółowo i pamiętajcie o sprzęcie, poznajcie go dokładnie, przygotujcie wszystko, dopnijcie wszystkie szczegóły z modelką, z klientem, jeżeli macie wszystkie szczegóły dotyczące miejsca, czasu. Czas jest bardzo ważny, ponieważ bardzo często się zdarza, że są z tym problemy.
i tak naprawdę bądźcie wypoczęci, skupcie się i rzeczywiście weźcie to do siebie, ponieważ, nie wiem, tworzenie checklisty to jest bardzo fajna rzecz, na przykład jeżeli pakujecie sprzęt, bo często się zdarza, że czegoś zapomnicie, czegoś nie zrobicie, nie weźmiecie umowy, nie ustalicie czasu dokładnie i robią się problemy, stres i często zdjęcia mogą wyjść fatalnie albo w ogóle mogą się nie odbyć, bo słyszałem ostatnio też, znajoma zapomniała aparatu na przykład, skończyło się, że robiła zdjęcia telefonem, no nie chcielibyście takiej sytuacji na pewno, więc zdecydowanie wszystko sprawdźcie po 2 razy albo 3 nawet i będzie wszystko w porządku. A ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapki w górę, do komentowania, pisania wszelkich informacji, komentarzy, pytań. I ja zapraszam Was do patronów. Link jest w opisie do Patronite'a. Dzięki nim mogą powstawać takie materiały na tym kanale. No i co? I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.